jestem powiązany bez przerwy. To, co robiłem, to byłem w powiązaniu z niebem. A w jaki sposób ma pan, powiedzmy, wizję, czy słyszy pan... Ja rozmawiam z niebem. Ja rozmawiam. W modlitwie codziennej? Ja codziennie się modlę, różaniec, codziennie rozmawiam z Panem Jezusem Chrystusem. I Pan Jezus Chrystus polecił mi i pozwolił mi właśnie zrobić. I właśnie to jest godło Pana Jezusa Chrystusa. Teraz to będzie walki ze złem. To jest właśnie to, co widzicie tam. To będzie się odbywało cięcie zła na całym świecie. Bo na ziemi nie będzie więcej zła i nie będzie śmierci na ziemi. My nie będziemy umierali. Nasze ciało będzie nieśmiertelne. Nasze tkanki będą odnawiane bez przerwy i odradzałe się będą, tak, że my będziemy nieśmiertelni. Dlatego właśnie tu będzie symbol, tu będzie się poleje się krew Pana Jezusa Chrystusa, tak, tu widzisz to drzewo, to będzie woda, to jest ta święta woda będzie, to jest to drzewo właśnie, co w Biblii pisało, że ona poleje się. Czyli Pan używa dużo symboli religijnych. Tak, Pan religijny. Jest oczywiście katolikiem. Tak. Jakie jeszcze są symbole zawarte na ołtarzu? Tutaj jest właśnie symbol tego źródło życia wiecznego. To właśnie tutaj krew przelana za wybawienie nasze. I właśnie ona się poleje. Tu pójdzie właśnie ta woda. Holy water pójdzie. Święta woda. To jest to drzewo, co w Biblii było pisane. Ale to jest źródło tam. To jest limba, czy... Proszę? Drzewo, rodzaj drzewa. To jest drzewo sosna. Ale to jest to właśnie, co w Biblii było pisane, że będzie źródło wypływało z drzewa. I to będzie początek źródła. Czyli symboliczne źródło, tak? Symboliczne źródło właśnie. To, co właśnie nowy czas przyniesie. Że kto się tej wody napije, to będzie nieśmiertelny. Czyli rozumiem, że tu będzie woda do picia, tak? Tak jest, woda do picia będzie. I jak będzie otwarta kaplica w niedzielę, czy kiedy? I kiedy ludzie będą mogli się napić wody? W momencie, kiedy będzie Pan Jezus uruchomi, bo On uruchomi to, tutaj to źródło. Tak. Pan Jezus uruchomi to źródło, to wtedy woda pójdzie. Ja już mam przygotowane tutaj te na wodę, tym holy water. A ten kran tutaj drugi? To właśnie się woda, tu jest podłączone do tego i tutaj... Aha, to nie ten mały kranik. No tutaj, tu się będzie nalewało wody, tą święconą, holy water. A stąd będzie szło? Ja. A jak pan będzie tam jest rozdawał wodę, w jaki sposób? No jak ktoś będzie chciał, to jak przyjdzie tutaj odwiedzić, to dostanie. Bo to jest jedyne drzewo, które źródło tu będzie płynęło. Czyli zakłada pan, że to miejsce może stać się miejscem pielgrzymek? Pielgrzymek, tak jest, całego świata. Bo to miejsce jest jedyne tylko, co było przygotowane, opracowane przez Pana Jezusa Chrystusa i mnie. Przeze mnie wykonane, a opracowane przez Pana Jezusa Chrystusa. Także ja tutaj nic mojej myśli nie było, tylko Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego to godło jest Pana Jezusa Chrystusa, które będzie godło tego ostatnich dni teraz. Tak samo to drzewo i to wszystko. Dlaczego Pan ogrodził ołtarz? Bo to jest takie, że tam nie może nikt palcem dotknąć, bo to jest godło Pana Jezusa Chrystusa jest teraz. Święte. Jest święte, ponieważ jest jedyne. Pan Jezus ma jedno, a to jest drugie. Nikt nie ma. Dwa są. Rozumiem, tu jest jedno na ziemi, drugie jest w niebie. Rozumiem. Nikt nie będzie mógł dotknąć godła. Nikt nie może, bo to jest godło walki ze złem. To jest symbol walki ze złem teraz, przed przyjściem Królestwa Bożego na ziemię. Czy nie obawia się Pan, że ludzie mogą szydzić z Pana ołtarza, z Pana wiary, mówić, że Pan wybudował kaplicę na prywatnej posesji? Czy nie obawia się Pan, że mogą mówić, że to nie ma sensu w ten sposób, że od modlitwy są kościoły, a nie kapliczki przy prywatnych domach? Ale to jest całkiem co innego. Tu jest kaplica ostatniego czasu. To jest, tak się nazywa, kaplica ostatniego czasu. Ostatniego czasu, przed przyjściem Królestwa Bożego na ziemię. To jest ten początek teraz. Właśnie, to jest jedyna na całym świecie. Nie ma takiej drugiej, nie jest niepowtarzalna. To jest unik. Bo to jest to drzewo, co jest pisane. Właśnie źródło wody żywej. I to godło Pana Jezusa Chrystusa, walki ze złem. I wszystko Pan sam zrobił. Tak jest, właśnie z polecenia Pana Jezusa Chrystusa. A przejdźmy może jeszcze tutaj, bo widzę, że do jest ołtarza? Ołtarz, sanktuarium.
Ale czyli Pan będzie też udzielał tutaj, dawał komunię, jeżeli by ktoś chciał? Czy Pan... Ja mogę dać też komunię, też mogę dać. Aha. Ja sam dla siebie biorę komunię. Aha. Modlę się normalnie tak, jak powinno się modlić, bo proszę Pana Boga o błogosławieństwo tego wina i chleba, którego właśnie spożywa się. Błogosławiony jesteś, Boże, Stwórco Wszechświata, bo wszystko, co uczyniłeś, jest dobre. Ty dałeś ludziom ziemię, aby ją uprawiali spraw, abyśmy zawsze z wdzięcznością korzystali z Twoich darów i dzielili je z potrzebującymi w miłości Chrystusa naszego Pana, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Amen. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty stworzyłeś ziemię i poddałeś ją ludziom, aby służyli sobie wzajemną miłością. Prosimy Cię, pobłogosław tę kaplicę wykonaną ku czci Twojej chwały, aby każdy, kto tutaj z wiarą, miłością i pokorą będzie się modlił, otrzymał te łaski, o które Cię z ufnością prosi. Błogosław temu, który jest sprawcą tej kaplicy, obdarz ją go łaskami potrzebnymi do dalszego życia. Niech wszyscy Ciebie uznają za najwyższe dobro i szczerze miłują swoich braci, a przez modlitwę uświęcają się w drodze do Ojca. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego niech wstąpi na tę kaplicę. To zostanie na zawsze. Amen. No to gratuluję. Dziękuję bardzo. Panie Boże, ładnie tu jest. To się zaczyna od dzisiaj, od tego poświęcenia. Będzie walka właśnie ze złem tu na ziemi. W jaki sposób możemy walczyć ze złem na ziemi? Zniszczymy wszystkie zło, na przykład weźmy jabłko, jeżeli ono gnije, to wszyscy odrzucają go. Tak samo Pan Bóg odrzuca wszystkie niedobre rzeczy i On nie ma miejsca tutaj, bo to się rozleci. Na przykład nadużywanie, na przykład jeżeli jedziesz gdzieś do sklepu, możesz użyć na przykład 4 cylindry, nie 8 czy 6. Oszczędność trzeba pierwszą, bo to jest marnotrawstwo. I wszystkie to zło, co jest dookoła, każdy, kto złą cząstkę wykonuje, to wprowadza w niestabilizację tej ziemi, bo wszystko musi być dobre tutaj, żeby ono mogło wystarczyć to wszystko tutaj na długi czas. Wspomniał Pan, że ta kaplica jest początkiem walki ze złem na ziemi. W jaki sposób, jakie będą następne kroki? Rozumiem, Pan będzie budował więcej kaplic, czy... No. Tu wkrótce... ja nie będę więcej budował. To jest właśnie pierwsza. Pierwsza i jedyna będzie właśnie. Ale Pan gdzieś chce to słowo głosić, tak? To nie zależy ode mnie, to zależy jeszcze od nieba. Czyli to jest pewien ja jestem trochę powiązany z niebem.